Hehehe, pacą dostali Uncharted 3. Kłamstwo Drake'a, aha, pamiętam. I drodzy, powiem dlaczego jest teraz 3 dni pod rząd jest Uncharted. Będę szczery, troszkę mnie zirytowała. I tak jutro już znowu będą wstrzymane serie te i wejdzie nowa, czyli chyba to co każdy czeka, Cyberpunk. Kupiłem właśnie dzisiaj sobie przedpremierowo. Instaluje się i rozmówię, że na pewno tak, a nie będzie za dobrze wyglądało, b będzie... Powiem, że na konsolę starszej generacji nie wygląda jakoś rewolucyjnie. No PS5 niestety nie każdy ma, nie udało się każdemu kupić. Na pewno nie mi, więc trudno. A komputera też jakiegoś super mega nie mam, a mnie go nie interesuje... Robię postępy. Gameplay i fabuła gry. Jeszcze może dorzucę taką małą serię z gierki, retro gier, taka gra, nie wiem czy chyba nie jest na 34-bitówka, też nowa. Na szczęście w grze można mieć kilka swoich save'ów, a na razie wracamy do tego. To się akurat dzisiaj będzie od tego przerwa, od razu będzie przerwa. Miejmy nadzieję, że... Widzę cię, stary. Nie odwracaj się. Miejmy nadzieję, że... Cyberpunk mnie tak nie zdenerwuje jak Krakow czasami. I Drake. Ale mam nadzieję, że skończę Cyberpunka. Na pewno zajmie mi dłużej niż większości ludzi, tak samo jak było z The Last. Ale The Last to pokazywałem przerwę. Tu jest Sniper. Sniper. Nie. Spider-Man to taka dla mnie gra, którą naprawdę bardzo chciałem ograć na piątce. Dobra, widzę wieżę. Muszę tylko się tam przedostać. Dobra, Sally. I to jest teraz masakryczny moment, to pamiętam. No to teraz tak. Tyk. Chodź do mnie. Dobra, jakąś broń mamy. Tu jeszcze jest broń. Tu jest broń. To jest tak, najgorszy jest pan tam na górze. I tu też jest kilku... prowizorycznym kewlarze. Czyli mają na sobie całą masę złomu i ciężko to zdjąć. Właśnie, fuck. Nie suną mnie tyle. Więc jak ja zrobię tak. Dwaj z głowy. A? Została cała masa. No właśnie. A. Dobra. Teraz by się przydał takie coś jak było w Batmanie. Podwójny knockout. To było fajne. O cholera! Nie wiem, czy mnie słyszeli, chyba słyszeli. Dobra. Tutaj było to. Właśnie tam jeszcze zapomniałem, tak. Teraz mi się przypomniało. Mam to? Nie. Tu jest... ciężkie działo. CKM-a mają. Dobra. Tu. Dobra, 3. 2. 1. Dobra, jesteśmy. Tu można wpłynąć. Tak. Ten
pad. Fuck. Jest ta łódź z... tu. Nie zawsze coś to nurkowanie działa niestety. To jest troszkę dziwne. Dobra, jestem blisko. Ja pitole. Bardzo za skórę pana zawsze wchodził. Nie. Zginę. Nie no żyje. Właśnie. Tego typka nie zauważyłem. O, i od nowa. Powiem, że tak może do dwóch razy. Dobra. Spróbuję. A później robię cięcie. Nieważne, o ile płaci. To. I trzeba się do CKM-a dostać. Bo jeśli się dostanę do CKM-a, to już wygrałem. Jesteśmy tu. Ludzi tłum. Tu. Dajesz. Jeszcze raz. No, Drake! No i dupa. Snajper nas ma na oku już. Dobra, jestem blisko. Właś! Kto jest? Trafiłem go! Gdzie jest CKM? On się tworzy niż tu. Wykurzyć go! Spierdala. Uciekać znowu. Kolejny ukryt głos Drake'a. Joela. Cudowny głos. Grać go! Bardzo mnie denerwuje, że Drake nie może długo żyć pod tą wodą siedzieć. Wie, że musi, ale przepływa tak naprawdę cholernie niedupny odległość pod tą wodą. A tak w ogóle kim jest ta Brytyjka? Nieważne, o ile płaci. Ja bym takie coś przepłynął na ratowniku, to by mnie chyba wyśmiali. Ta nic nie słyszałeś w ogóle, nie, gdzie, co? Możesz to wziąć? Super. Nikt w ogóle tego nie słyszy. No, na przykład Drake nie łapie, że on ma płynąć pod wodą. Ten. Dwaj z głowy, została cała masa. Dobra. Ten z głowy. Mogę wziąć to, tylko z innego powodu. Tak, tu jest CKM. Więc trzeba wejść tu. Tak, tylko trzeba tam jeszcze dojść. Tam ktoś jest? Na tej łodzi?
nie wygląda. Tylko bym musiał... Tak. Teraz tak. Fuck. Co to? Nic. Nie do... No właśnie, spadaj. Bo nie widzę go. A miałem nadzieję, że nikogo na tej łodzi nie ma. Jeszcze kawałek. A mógłbyś się pociągnąć? Dziękuję. Dobra. To jest dosłownie kawałeczek w tym momencie. Jeszcze byłoby za się zajebiście, jakby on tu mi podszedł. A, można szukać, można szukać. Jest. Dobra. A nie tak blisko, nie tak blisko. Oh fuck. Wygrałem na loterii. Rozglądamy. Tu jest raz, dwa. A tam jest trzy. No jak to się uda, to będę z siebie dumny. Kuźwa nigdy. Kurwa, teraz musi tu stać. Musi tu stać. Nie może pójść gdzie indziej. A ten drugi gdzie jest? No to ja musi teraz tutaj stać. Tu. Tu gdzie ja kuźwa jestem. Dobra, jestem blisko. O cholera! Właśnie się kuźwa Drake nie dało. No naprawdę, no... Nie był, powiedzcie, że był jakiś quick save. Nie, nie było, no bo po cholerę ci quick save. Dobra, Sally. Słyszałem, że idzie burza. Pewnie idzie kolera. A, mieliśmy zrobić cięcie, no bo to nie ma sensu, żebym ja to próbował tyle razy. Więc teraz robimy cięcie i się spotykam, jak ja to zrobię. Dobra, jesteśmy praktycznie wszyscy. Wynoszę, to nie była akcja, ani trochę po cichu. Nie udało mi się dojść do tego CKM-u, bo się kto tam jest. Drugi CKM, którym ja zapomniałem w ogóle. Za to wyrżnęłem wszystkich tak naprawdę. Został tylko jeden przy CKM-ie. I drugim. W tym miejscu. Ham siedzi i tylko czeka, jak my podejdziemy. Ojoj. Gdzie ten Hank? Chociaż zginął. Jeszcze jeden był, bo we mnie strzelił.
Tylko go nie widzę. A, widzę go już, patrzcie, tam jest taki... Tam... Przepraszam bardzo. A ten... Ci to skąd się wzięli? Przepraszam bardzo, tu nie było żadnego granatu. Ten granat przeleciał, bo widziałem jak leciał. Dobra, jestem blisko. Muszę się na odległość z nimi bawić. Tego to ja ledwie co widzę. Nie czy on tam coś ma. Dobrze. Leży. Jeszcze może tak dorzucę dzisiaj coś specjalnego. Mówię, taką grę, która też dzisiaj ostatnio niedawno wyszła. To weźmy. Pewnie się przyda. To jest taka troszkę mniej już, na pewno mniej o niej było głośno o tej grze. Bo nie była tak przekładana. A, tu. Najbardziej chyba co mnie irytuje, to czas jaki Drake spędza pod wodą. To jest tak krótkie, że jak wy chcecie... Nie wygląda zbyt groźnie. Zaplanować. Chcecie zaplanować, zrobić to po cichu i nie macie szans, ponieważ Drake za krótko siedzi pod wodą. Ten czas jest tak śmiesznie krótki, że nie można po prostu... Powiem wprost... Typ mnie mówi, że ma, a nie umie mnie nawet trafić. Umiejętności celowania tych ludzi mnie naprawdę czasami przerażają. Są gorsze niż moje. Nie mam się granat, nic śmiecie. O mój Boże. Chyba pamiętam to starcie. Gdzie on jest? Ej, widziałem jak ktoś wychodził. Znaleźć go! Znaleźć go tylko. O fuck. No właśnie, z tym tam. Miałem w myśli, że jednak ten granatnik może się przydać. Nie. Jak byłaby obok... Jakby wrócił bliżej butli, to bym zginął. Ci ludzie nie mają... umiejętności obliczania. Bo jakby przewidzieli, że na pewno kiedyś będą mieli więźnia, który będzie chciał uciec, bo ich szef jest popierdzielony, ja bym zrobił kilka właśnie takich butel, ułożył, zapamiętał gdzie są i bym, jak wiedział, że jest wystarczająco blisko, bym tam wrzucił granat. Bo oni nie chcą mnie złapać, oni chcą mnie zabić. Drake, możesz na to wejść? Chwila, to jest jakiś pomysł. Ładnie, powinno wystarczyć.
Szczerze, jeśli to byłaby naprawdę metalowa, ja się bardzo zaczekuję często w grach logiki, ale jak byłaby metalowa lina, to ona by tak wróciła, że Drake miał duże szanse stracić twarz. Zasada zwężytości. No dzisiaj tak będzie masakrykę ten filmik. A wiem, że dlaczego filmik jest tak. Możliwe, że ten filmik ma się tak niestety tak późno. I tak już jest ostatnio tylko jeden filmik dziennie. A tak chociaż sam się nieco codziennie. A to jest głównie spowodowane, że z tym, że na rano nie mam za bardzo co nagrywać. To jest też tak zginę. Byłoby mi cholernie ciężko cokolwiek nagrywać rano, bo znowu mam na szczęście pracę juchu. Niestety nie na basenie, ale nadal. Jakąś pracę mam. Wieczorem, mówię, ja głównie we wieczorem bym chciał. W to nie mogę skończyć albo to, co zacząłem ze znajomym wrzucać, bo mam dużo więcej filmików nagranych z Dying Lighta, albo skończyć Code Vein, tylko jeszcze nie wiem, które. W porządku, nie patrz w dół. Okej. Mam tylko jedną szansę. Na pewno brat właśnie Wiktora by się ucieszył. Ale tak nie oglądał tego w ogóle. Bo widziałem. Chyba nie wiedzą o takich programach jak YouTube Studio. Gdzie mi pokazuje informacje. Tak. Widzieliście, że takie śmieszne trochę było, bo w grze Drake tak naprawdę spadł. Z powrotem na lądzie. Albo na łodzi. Nic. W ogóle chyba powiem taką ciekawostkę, że jeśli uda mi się w końcu dojść do tej czwartej części, czyli kres złodzieja. W ogóle też słyszałem plotkę, podobno, że ma wyjść piąta część, ale to nie czy to prawda. Ale jak uda mi się dojść chyba do właśnie... Chyba będzie potrzebny zastrzyk przeciwtężcowy. No to na pewno. Do czwartej uda mi się części dojść, to ja ją będę chciał bardzo przejść na hardzie. Bo ja zawsze miałem aspirację, żeby tą jedną część bardziej z moich, chyba bardziej ulubiona część, skończy się na wchadzie. To bo właśnie jakoś nie jest taka jakaś tak przesadzona jak ta, czasami z niektórymi momentami. Nie jest też za łatwa. Jest na dole! Idzie go na oku! Chyba skąd wiedzieli, że jestem na dole, no bo żadnego dźwięku nie było. Tamten się nie wydał. No. Czy twórcy gry stwierdzili, że będę kretynem, który będzie próbował się pod ostrzałem? Już widzę, jak płynie strzelasz tam na tą właśnie tak przebitą. Uważaj na nogi! Kurwa. Dzięki za ostrzeżenie, to by tobie by się przydało. Jestem skończonym kretynem. Skoczę tak, żeby mnie lepiej widział. Tak go widzę. W ogóle, co on tu robił? Skąd on tu siedział? On tu cały czas siedział i patrzył, jak jego kumple umierają. Zajebisty przyjaciel. Ej, tępy chuj, jaką miałeś broń? Amo, dzięki. Znaczy, coś mi mówi... Nie, no chyba mógł być wyżej. Znaczy, coś mi mówi, że on był tylko po to, żeby pokazać graczowi, ej, patrz, stąd możesz skoczyć tu. Żebyś później mógł iść tu.
Tam jeszcze jeden jest, chyba się gdzieś tam skampił, ja go nie widzę. Jeden klubowy przykaza ten na górze. Trafiłem go! Jak może dodam, że dlaczego bardzo mi tak Cyberpunk jednak troszkę jara? Ja bardzo lubię postacie, które są w grach hakerami. Taki Hacker Watch. Dobra, i jestem z powrotem. Będę szczery. Wywaliło mi grę. Dzięki Bogu zapisało progres. W nagrywaniu, jak i w grze. Nie wierzę! Nie trafię! Nie trafię! Nie przebijesz deski, nie. O, fajnie. Nie przebijesz deski, nie. Bo deska jest zrobiona z etelnitu. Ale teraz trafisz. Teraz go zabijesz, ale ty nie. A, mówiłem. Dlaczego tak się tylko jaram tą grą? Jaram, nie jaram. No bo jestem sceptycznie nastawiony, bo Wiedźmin też to mnie nie był aż tak idealny. Też grałem na premierę. Oczywiście mówię w trójce. Był pobagowany, był zgliczowany w chuj. Najbardziej mi się podobało, jak raz znalazłem taki znak dwugłowego konia i później się śmiałem, bo znalazłem, śmiałem się, że jakieś tam bóstwo czy coś, a później przez przypadek znalazłem zgliczowane konie, które były nałożone i idealnie wyglądały jak dwugłowy koń. Gdzie ta wieża radiowa? To mi się tak podobało, tak miałem chyba wtedy z tej gry. No właśnie. Teraz mną mi wkurzyć, tak? A, no tak! Nie schowasz się już! Nie schowam się, nie, o nie, kurwa! Już nie masz łokcia! Oj, nie masz krytani! Po pierwsze, nie masz krytani. Ale to ja się nie schowam, nie! Ty jesteś idealnie ukryty, jesteś normalnie Snake. Pod kartonem. Dać ci radę! Uważaj na nogi! Dać ci radę! Uważaj na nogi! I kto tu ma uważać na nogi? Czasem mnie te boty wkurwiają. Jak widać. Najśmieszniejsze, że już chyba... Zanim on w ogóle zaczął strzelać, ja klikałem, żeby Drake skoczył, bo był nad nim. Drake nie chciał. Drake musiał dostać 4 naboje w dupę. Czy ja mogę rzucać granatami, jak ja wiszę? Dobra, już prawie jestem. 30. Nie, trzeba się kończyć już, czy jeszcze nie? To dobre pytanie. Jeszcze bym troszkę poograł, ale troszkę ta grasz mi irytuje. Wow. Ha!
Chyba nie, nie słyszycie, na szczęście koniec ten zwierzę z postępem. Ładnie. Dobra. To statek Ramzesa. I tu będzie ładnie skończyć. O, teraz już troszkę mądrzejszy jest. No. To właśnie tu będziemy kończyć. Możliwe, że słyszycie takie dulne pylkanie, to moje dulne zwierzę. Więc co? Tu się będziemy żegnać w kolejnym odcinku. A, tam jest statek Ramzesa. Tak, tam dążymy. Proszę, nie wsiadł. Dobrze, że tu kończymy, bo mi się przypomniała, co tu trzeba zrobić. Trzeba zdobyć łódź. Możliwe, że w kolejnym rozdziale wezwiemy SOS i co jeszcze? Dostaniemy się na statek Ramzesa, rozwalimy statek Ramzesa i ruszymy w pogoni za Salim. Więc na razie, cześć i pa.